Drodzy Państwo, witam Państwa, przybyłeś na dzisiejszą naszą mogę to nazwać uroczystością i pozwólcie, Szanowni Państwo, zanim podpiszemy tutaj uroczyście umowę o współpracy, to poprosimy tutaj może Państwa trochę o przybliżenie idei projektu. W naszej firmie jest budowa społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Jednym ze środków, które służą realizacji tego celu, jest budowa najnowocześniejszej infrastruktury telekomunikacyjnej i świadczenie usług, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów, zarówno mieszkańców, firm, jak i innych operatorów telekomunikacyjnych, z którymi współpracujemy. Podjęliśmy już jakiś czas temu inicjatywę rozbudowy naszej sieci światłowodowej. Zależy nam na tym, żeby nasza infrastruktura spełniała wymagania XXI wieku, żeby sprawiła, że Polska wypełni wymagania Europejskiej Agendy Cyfrowej. Te wymagania to jest wymaganie, żeby wszyscy mieszkańcy mieli dostęp do internetu o bardzo wysokiej przepustowości, a 50% mieszkańców ma mieć do roku 2020 dostęp do infrastruktury o przepustowości 100 megabitów na sekundę. To jest ogromne wyzwanie. I to wyzwanie możemy wypełnić, budując w całej Polsce sieć światłowodową. To znaczy dostępową sieć światłowodową, czyli doprowadzić do sytuacji, że każdy mieszkaniec ma w Polsce dostęp do tejże sieci światłowodowej, która zapewnia dzisiaj usługi 300 megabitów na sekundę, 600 megabitów na sekundę, a w przyszłości w zasadzie usługi o tak dużej przepustowości, jakich będzie potrzebował rynek. I my ten projekt rozbudowy sieci światłowodowej podjęliśmy już ponad rok temu, zgodną w wielu miejscach Polski, że współpraca z samorządami pozwala nam szybciej i sprawniej realizować inwestycje, pozwala nam lepiej reagować na potrzeby rynku i sprawia, no właśnie przynosi to, że inwestycja jest szybko zrealizowana tam, gdzie rzeczywiście jest potrzebna. I realizując ten pomysł, tę ideę, zawieramy porozumienie o współpracy w tych miejscowościach, w których planujemy realizować w taki sposób masywny, bym powiedziała, budowę sieci światłowodowej. I mamy już wiele podpisanych tego rodzaju porozumień. Dzisiaj jesteśmy u Państwa, bo Państwa miasto jest jedną z tych miejscowości, które mamy na celowniku i które planujemy objąć rozbudową naszej sieci. Gro prac w przyszłym roku planujemy zrealizować. W tej chwili jesteśmy na etapie, już przystąpiliśmy do... Pewne inwestycje mogą na terenie naszej gminy powstać szybciej i bardzo ważne jest zadowolenie mieszkańców przede wszystkim. Także no, ta odwaga, myślę, przełoży się tutaj nasza na to, że nasi mieszkańcy będą zadowoleni. Już w najbliższym czasie, powiedzmy w końcu przyszłego roku, wiele gospodarstw domowych w Pułtusku znalazło się w zasięgu tej naszej najnowocześniejszej sieci światłowodowej. W imieniu zarządu firmy i pana prezesa Jean-François Palaszczuk, za odwagę z Państwa strony. Bo to jest, ważne, żeby pokazać kierunek rozwoju, żeby nie być wykluczonym. Być w zasadzie w Pułtusku, a być w Warszawie, tak? Bo to jest tożsame. Przy dobrych łączach światłowodowych to jesteśmy praktycznie w jednym miejscu zawsze. Warszawie.